Józef Haller wraz z drugą brygadą Legionów Polskich przebił się przez front austriacko-rosyjski pod Rańczą i połączył się z polskimi formacjami w Rosji. Następnie otrzymał przydział na dowództwo nowo sformowanej 5. Dywizji Strzelców Polskich, by ostatecznie 28 marca 1918 roku przejąć dowództwo nad jednostkami całego 2. Korpusu Polski na Ukrainie. Postanowienia Traktatu Brzeskiego wywołały poruszenie. Końcem marca zorganizowano Straż Kresową, konstruowano statuty i tworzono koła powiatowe, a do pracy angażowano przedstawicieli instytucji kulturalnych, oświatowych i społecznych. Nie zgadzali się z planami przekazania przez państwa centralne Chełmszczyzny i Podlasia stronie ukraińskiej. W listopadzie organizacja pomagała w akcji rozbrajania wojsk okupacyjnych na Wołyniu. Pod sklepieniami świątyń unosi się dym wonnych kadzideł. Znowu biją dzwony, głosząc światu wieść radosną o zmartwychwstaniu Chrystusa Króla. Właśnie w tak uroczystej chwili nasi najdrożsi ojcowie rodzin, synowie i bracia wystawieni są na polu walki na niebezpieczeństwa. Tak 31 marca nastroje społeczne w czasie świąt wielkanocnych opisywał reporter Górnoślązaka. 1 kwietnia jubileusz służby wojskowej obchodził Hans von Bessler, który pełnił funkcję generalnego gubernatora na okupowanych terenach części ziem Królestwa Polskiego. Reaktywował Uniwersytet i Politechnikę w Warszawie, przywracając obydwu uczelniom po latach rusyfikacji polski charakter. Zezwalał na obchodzenie świąt narodowych i rocznic. Wprowadził też język polski jako urzędowy w starostwach powiatowych i gminach. Tego samego dnia powołany w Lublinie Komitet Opieki Narodowej nad żołnierzem polskim i jego rodziną apelował o dary i datki dla tych, którzy nieśli hojnie w ofierze krew swoją i życie, dając na niezliczonych pobojowiskach świadectwo niewygasłego męstwa polskiego i wiecznie żywej rycerskiej cnoty. To nasz prosty i jasny obowiązek. To dług, który musimy spłacić.